Elo, elo! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z waszej ulubionej gry przeglądarkowej, czyli Shakes and Fidget. Witam wszystkich serdecznie! Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zrobiliśmy konkurs na tą księgę i dzisiaj wylosujemy szczęśliwca w komentarzu, który napisał najciekawszy, znaczy nie, może nie najciekawszy komentarz, ale po prostu napisał fajny komentarz i po prostu zostanie wylosowany, dostanie tą fajną księgę z tymi wszystkimi bajerami, jakie mogliście widzieć w poprzednim odcinku, na które serdecznie zapraszam. Więc przenosimy się do maszyny losującej. Jesteśmy już w maszynie losującej, wpisujemy tutaj link do poprzedniego naszego filmiku. Tutaj są teraz załadowane komentarze, komentarze się załadowali. Mamy 182 komentarze i z tych komentarzy wylosujemy zwycięzcę, uwaga, budowanie napięcia. O kurde, jaka rozwinięta wypowiedź. Podoba mi się też ten czepek, mega kreatywny komentarz. Wiecie, jak wyginęły dinozaury? W czasach, kiedy meble i owoce toczyły między sobą wojnę, to dinozaury żyły na ziemi. Wszyscy myślą, że to upośledzone jaszczurki i jak tak myślicie, to jesteście w błędzie. Bo te jaszczurki zwane dinozaury latały w poduszkowcach i niestety wszystkie leciały na zlot do Woodlandu i wszystkie dinusie się schlały. Aż tu nagle meble przegrywały z owocami, ale krzesło zobaczyło, że jest takie miejsce jak ziemia i jest tam masę wody czy turbo doładowanie. Meble zeszły na ziemię i wypiły wszystko, co zobaczyły i wróciły na wojnę. Do tej pory nie wiadomo, kto ją wygrał, ale dinusie nie miały już nic do picia, a woda jest dla lamusów. Jedynie krokodyle miały, ale były chytre, dlatego żyją do tej pory, a reszta rozwiniętych dinozaurów wyginęła, bo bez wody to nie to samo. Myślicie, że mogły zrobić ją same, ale nie, bo miały krótkie rączki? Sądzę, że dinozaury chciały, bym ja dostał tą ekskluzywną książkę, ale czy na 100% to nie wiem, bo nie żyją, haha. No, taki kreatywny komentarz, jak widzicie, piękna historia o życiu dinozaurów i w ogóle, gratulacje, grucha, wszystko się zgadza, jeden komentarz, bo zasady są takie, że może być tylko jeden komentarz. I grucha, gratulacje, jesteś zwycięzcą, wygrywasz ekskluzywną księgę tą. Tak więc twoim zadaniem jest teraz napisać do mnie maila oraz podać adres, na który mam wysłać taką oto ekskluzywną księgę ze wszystkimi tymi bajerami, więc wyślij na adresik maila, a ja ci to po prostu wyślę. Dobra, a teraz przenosimy się do gry. To tak, ja już swoją koszulkę elegancką z Shakes and Fidget założyłem, zobaczcie sami. Koszulka z Shakes and Fidget została złożona, a teraz troszeczkę sobie pogramy, bo jak to się mówi zagranko w Shakes and Fidget, to musi być. Oczywiście link do gry znajduje się standardowo w opisie, a my zaczynamy naszą przygodę. Zacznijmy może od takich rzeczy jak gildia. Tak, zobaczcie, jak gildia nam się rozrasta. Mamy już pierwszą osobę, Naruciek ma już 302 poziom. Wow! Pewnie wydał grzybów tyle, co nie miara, ja mam 253, uważam, że to nadal jest całkiem zgrabny wynik, zresztą teraz levely już lecą bardzo wolno, więc wydaje mi się, że na ten etap i ogólnie to jest dosyć dobry poziom gildy, jako że tak naprawdę jestem bardziej wyżej niż niżej. Co nie, oczywiście mam portal gildii, tutaj cały czas go trzepiemy, tutaj jak widzicie opis jest elegancko. 192% expa i golda, tutaj już 46 wypraw zrobione, pupil gildiny, na razie ten najsłabszy krok. Jak sami widzicie, no, trzepiemy jak leci. I kwestii gildii to tyle. Potem mamy tak, twierdza. Twierdza też bardzo ważna sprawa. Ogólnie rzecz biorąc, co ja zrobiłem w twierdzy. Przede wszystkim ostatecznie w końcu postanowiłem zainwestować w kuźnię. Zainwestowałem w kuźnię, robiłem sobie lepszych żołnierzy. Kuźnia jest na 9 poziomie, żołnierze też są na tym 9 poziomie. Dlaczego to zrobiłem? Dlatego, że dużo osób zaczęło inwestować w jakieś takie pierwsze mury. Sam zainwestowałem w fortyfikację numer 5, po prostu, żeby nie atakowały mnie te najsłabsze osoby i dużo tych silniejszych z fajniejszymi rzeczami też zrobiły taki myk, że po prostu trochę tą fortyfikację sobie zwiększyły, co nie? I teraz czasami, no ten akurat jest silny, bym pokonał, ale to nie o to chodzi, czasami jak sobie tutaj na przykład przeglądam ludzi, z którymi mogę walczyć, oprócz kontrataków, które robię, to czasami zdarza mi się trafić na przykład na takich silnych, którzy mają dużo drewna i dużo kamieni, a jestem ich, w łatwy sposób mogę ich
pokonać, co nie? Oczywiście nadal gdzieś tam stosujemy tą taktykę kontrataku, żeby za bardzo hajsu nie tracić, co nie? Ale gdzieś tam jeszcze przy okazji naciskam po tym atakuj i czasami trafiam na jakichś fajnych ludzi, co naprawdę mają, wow, dużo po prostu tych fajnych rzeczy, a nie mają wcale tej obrony podwyższonej na jakiś nieziemski poziom, co nie? Tutaj w ogóle strasznie dużo teraz było gałganów, co mają 0-0, to jest trochę taka taktyka na żałosność, no ale to jest tylko moje osobiste zdanie. No, dobra, zobaczymy. No, na razie trafiamy na wszystkich takich raczej, na jakich raczej gałganów. Co nie, raczej takich gałganów trafiamy. No dobra, troszkę jeszcze sobie powalczymy, może trafimy na kogoś fajnego. No, ale gdzieś tam, generalnie gdzieś tam ten nasz, powiedzmy, poziom drewna i kamień rośnie, jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, więc tutaj, no nie ma się do generalnie troszkę przyczepić. Bardzo wysoki poziom, a my jesteśmy coraz bardziej black and yellow, sprawdźmy. A, nic ciekawego nie ma, dobra, zaatakujmy go. No i tak właśnie kontrataki działają, co nie? Że się cały czas kontratakujesz, cały czas się kontratakujesz. I tak to wygląda, no, taka zabawa, co nie? Czasami się trafia na czegoś lepszego, w tym przypadku, kiedy chciałem wam to pokazać, akurat nikogo lepszego ze słabą obroną, akurat tak się składa, że nie spotkaliśmy. No, bywa i tak, no niestety, co tu dużo poradzić, bywa i tak, nie ma co opłakać. To się oczywiście zdarza. Po prostu świecie atakujmy tych, co możemy atakować i zdobywajmy coraz więcej tego węgla. Tak? Nie węgla, co ja gadam, kamieni i drewna. No come on, co się dzieje z wami? Patrzcie, jacy sobie usze są. Wszyscy już zainwestowali w jakieś takie chore obrony, a mają zarazem tyle do zaoferowania, co pies napłakał. No dobra, wyszło tyle z tej żołnierki, że nic ciekawego nam się nie trafiło. Oprócz tego oczywiście standardowo mamy też podziemia. Tutaj podziemia na eleganckim poziomie. Trener grawiatorów 8, tutaj na 9. Teraz trzeba uzbierać naprawdę dużo. Tak jak mówię, niby można atakować tych ludzi, znaleźć bohaterem, ale szczerze mówiąc, tak jak wielokrotnie wam to powtarzałem, moim zdaniem ten sposób jest mało biznesowy. Lepiej sobie troszkę pooszczędzać. Dobra, pobijmy go nawet. Lepiej sobie troszkę pooszczędzać i inwestować cały czas to naprzemiennie z tym. Jest to bardziej opłacalne, zwłaszcza, że dostajesz 4000 na godzinę. Co nie, i tak po prostu między to robić w pierwszej kolejności, a całą resztę równie dobrze moim odczuciu można sobie darować, bo no żal mi, szczerze mówiąc, na to po prostu tych dusz. Lepiej zainwestować w coś, co jest bardziej opłacalne. No i tyle. Czyli zainwestować właśnie w to. I ewentualnie trenera grawiatorów, dlatego że on się po prostu przydaje analogicznie do walki, co nie? Przydaje się do walki, bo dzięki grawiatorowi zadajemy większe obrażenia krytyczne. Tak wygląda w przypadku naszego grawiatora. Chodźmy teraz sobie tutaj. Mam niedawno wypadł mi nowy fajny kryształ, ten, że tak powiem, siły. To sobie zamieńmy go za coś, bo wypada mi kryształ siły, wypada mi najmniej ze wszystkich kryształów, więc jest to mega żenujące, że akurat kryształ siły wypada mi tak bardzo rzadko. Dobra, to sobie zamieńmy. Naprawdę, ze wszystkich kryształów, zobaczcie na wszystkich moich reszty. Na przykład ten to mi najczęściej wypadał. Ona ma już wszystko takie super 400, 300 coś. Kiedy ten też ma bardzo dużo już 300, no ten też ma 200 troszeczkę, ale najmniej wypada mi oczywiście siły, ja mam pełno 200. No nic, gdzieś tam ten level mimo wszystko się zdobywa. Moi ziomeczkowie są wytresowani, gotowi do szarży. Oczywiście zajrzymy jeszcze tutaj do areny. Arenę cały czas sobie tutaj ekskluzywnie rozwijam. Co nie, tam zdobywając mam już 20 sekstylionów tych kryształów. Nie wiem, jak to bardzo się wpływa na... Faktycznie, jak to bardzo wpływa na rozwój mojej postaci, ale coś tam na pewno daje. No i tak sobie po prostu to rozwijamy pomału. Mamy naprawdę na wysokim poziomie i w sumie tak pomału to leci. Wiecie, jak jest. Czego szukasz? Dobra, co mamy dalej? Co mamy dalej? To tak, postać to już wam pokazywałem. W końcu została odblokowana wiedźma. Kupiliśmy pierwszą rzecz, czyli pieweczko. Całkiem fajnie na sam początek. Tutaj wiadomo, będziemy coś rozmontowywać, ale przede wszystkim... O, jeszcze pupile wam pokażę. Pupile też są ważne. Tak wyglądają pupile. Ja na nie już zdobyłem sobie kilka pupili na ten, powiedzmy, najwyższy poziom.
No i teraz troszkę sobie utrudniłem robotę, bo w poprzednim rozdaniu sobie tak trochę przeskakiwałem, że z Kroksa na Koniksa. Teraz sobie wziąłem za cel, żeby Kroksem pokonać rybołapołryba i rybołapołrybem pokonać Hydrowira. Z tego co wiem, jest to możliwe i można zrobić to na 3 etapy, ale jak wiadomo jest to mega hardkorowe, no mimo wszystko podejmiemy się tej próby. Tutaj tak samo Homechompem podobno da się pokonać jeszcze Smokiego, co też chcę spróbować zrobić i wtedy też na 3 etapy. Ziemią standardowo, a światłem niestety chyba nie da się na 3 etapy zrobić, więc będziemy robić to oczywiście na 4 etapy. Będzie Dzynksa i po Dzynksie będzie Ptaś. I Ptasiem jeszcze gdzieś tam przeskoczymy potem. No, natomiast Siorb też ma trudne zadanie, bo zamierzam Siorbem pokonać Lirarysia, więc generalnie jest dosyć wysoki próg do przeskoczenia. Oczywiście ja jestem dobrej myśli, że może mi się uda, ale to za chwilę będziemy próbować. Przy okazji mam ziemię, 89 poziom. Wow. Ziemia 89, kim to by go pokonać? Niech będzie ogień, bo jest taki potężny. Wow, nice. Dobra, spróbujmy mrokiem, może się uda. Kurde, jak zwykle nie trafia. Nie! Seria niepowodzeń i seria po prostu żali. Zgałganiliśmy na maksa. Z jedną wygraną zrobiliśmy mecz, zgałganiliśmy, ale gałgaństwo, ja pierdzielę. Niestety jestem czasami debilem, czasami tak wychodzi, trudno. Dobra, gałgany. Jednak zanim pójdziemy do pupili, pójdziemy jeszcze do lochów. Oczywiście tutaj pójdziemy sobie do portalu jednoosobowego osobowego i spróbujemy teraz z kimś powalczyć. Może coś fajnego wypadnie, może coś fajnego zrobimy. Może pokonamy kolejnego przeciwnika, chociaż jest duża szansa, że nie zrobimy tego, bo są bardzo potężni. Ale wydaje mi się... O, może wieżę pokonamy. To jest bardziej prawdopodobne, spróbujmy wieżę pokonać. Proszę, za pierwszym razem, elegancko. Pierwsza rzecz, dla maga, lekko silniejsza, nie będziemy nawet w tego inwestować. Żal mi tych kryształów. Proszę państwa, jak pięknie żeśmy poszli, co nie? Ledwo żeśmy ruszyli, już po prostu pokonujemy jak leci. Już pierwsze fajne itemki, w tym przypadku ewidentnie jest to coś fajnego. 35+, jak najbardziej, więc chodźcie tutaj. Chodźmy to miejsce zrobić. Co nie, inwestycja troszeczkę jest, ale jak to się mówi, YOLO. Doskonale. Swoją drogą, ty możesz coś tutaj ulepszyć, to dawaj może to ulepszymy. A co tam? Stać nas, dobra. Jedziemy do lochów i lecimy dalej. 6-9 poziom. Proszę państwa, zwiadowca. Zaraz wymieniliśmy jedne rękawiczki i zaraz będziemy wymieniać kolejne rękawiczki, tak? Chcesz powiedzieć? Nie, całe szczęście nie, bo bym się zdenerwował troszeczkę. Dobra, lecimy dalej. Piotruś i Wilk. Do pokonania są jak najbardziej... Proszę, dla zwiadowcy. Wszystko dla zwiadowca, nic dla normalnych obywateli, takich jak ja. Trochę lepsze, nie ma szału, więc nie będziemy tego polepszać. Dobra, lecimy dalej. Tym razem księżniczka, co? Panna księżniczka, papier toaletowy. Też dla inteligencja. Inteligencja, no, dużo jest lepszy od tego gałgana, więc ich stracę. Ma miejsce dla klejnot, masz tutaj gałganie. Ciesz się, że dostałeś coś fajnego, a nie tylko narzekasz. Dobra, lecimy dalej. Nieustraszony wędrowiec, sru, zwiadowca. Kurde, co się dzieje? Wszyscy dla zwiadowców dostają rzeczy. O kurwa, to jest akurat mega lepsze. No dobra, czyli sobie troszkę polepszymy naszych gałganów. Znowu wydam mnóstwo na to grzybków, ale jak to się mówi, pieniądze nie grają tej roli, kiedy chodzi o grube zwycięstwo. Dobra, czerwony kapturek. Ja pierdzielę, jak ja tutaj lecę na hardcore. Co nie, kolejna rzecz znowu dla zwiadowcy. No ale taka sobie bez miejsca na klejnot. Nie będziemy sobie wydawać nad niego. Dobra, i w końcu godny przeciwnik, nic bardziej mylnego. Znowu dla zwiadowcy, całe rzeczy dla zwiadowców. Co tu się najlepszego dzieje? Co nie? I co to jest dla zwiadowców? Jest dla zwiadowców i ba! Jest to katastrofalnie, znaczy przeogromnie lepsza rzecz od poprzedniej. Wow, jest naprawdę potężna. Dobra, wymieńmy to. Odzyskaj klejnot. Masz tu zwiadowców. Nie wiem, co żeś zrobił, kurwa. Gałganie, zrobiłeś jakiś cyrk? Co to się dzieje, że tak wieże nagle lecimy? Tak się polepszyłem od ostatniego razu, co nie? Specjalnie czekałem na ten odcinek, żeby go nagrać i patrzcie, co się teraz dzieje. Zabójca. Co to jest? Zwiadowca, zabójca. No, mogliśmy się tego spodziewać, ale nic bardziej lepszego. Dobra. Lecimy dalej. Braciszek, tak, zobaczmy. Uała, braciszek, srak, chyba chciałeś powiedzieć. Znowu dla zwiadowcy. Czy dzisiaj dostajemy coś innego, co nie jest związane tylko z zwiadowcą? Wydaje mi się, że nic bardziej mylnego. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Dawaj, pokonaj tego króla Lamusa. Tak, król Lamus został pokonany. Znowu dla naszej ulubionej klasy postaci, czyli dla dzielnego zwiadowcy. Trochę lepsze, ale nie o dużo, więc wydaje mi się, że nie ma co inwestować w takie pierdoły, jeśli nie o dużo. Lecimy dalej.
I my, kolejna rzecz. I tym razem dla Maga. Zobaczmy, czy Mag będzie zadowolony z tej rzeczy. Troszkę lepsza, ale znowu nie o dużo, więc dajmy im spokój. Musi być duży przeskok, żeby po prostu mnie zainteresowało to. O, w końcu godny przeciwnik, to jest lecista szczurołap. Czyli krótko mówiąc, godny przeciwnik, którego w końcu być może nie pokonamy w tej wieży. Jest potężny, widać jak potężnie macha swoją trąbką, czy amfletem. No, potężny, jest naprawdę potężny. Patrzcie na to, że praktycznie zbijamy mu tylko do połowy max. Dobra, w końcu godny przeciwnik, którego nie jesteśmy w stanie aktualnie pokonać. No, proste, króciutko. 13 piętro, wydaje mi się, że nie ma co próbować nawet tutaj. Dobra, spróbujmy jeszcze, nie wiem, Estorosa spróbujmy może. Może akurat jakiś dobry dzisiaj dzień będę miał. No proszę, dobry dzień. Nic bardziej mylnego, oczywiście, że dobry dzień. I mamy coś naprawdę fajnego. Przede wszystkim fajnego, dlatego, że będziemy mogli to ulepszać. Siła troszeczkę lepsza jest, tak? Troszeczkę lepsze? Tak, troszeczkę lepsze. Dobra, wymieniamy. To jest w przypadku takich rzeczy, uważam, że to zawsze spoko jest rzecz. No i będzie można to ulepszyć, jak się już trochę rzeczy porozmontowuje. Na przykład można rozmontować to, można rozmontować i można rozmontować. Generalnie wszystkie te rzeczy są do rozmontowania, bo nie były lepsze. Więc w sumie wszystkie możemy pomału zacząć rozmontowywać. Zwłaszcza, że dają ze sobą całkiem dużo kryształów, więc gra warta świeczki, to sobie ulepszymy na jeden poziom. Dobra, Gałgany, troszkę lepsza rzecz w moim odczuciu dostaliśmy. A spróbujmy od razu idąc tym tokiem Estorosa pokonać drogo groźnego. Wydaje się, że drogo jest tutaj w tym przypadku. No patrz, pokonaliśmy go, kurwa, myślałem, że nie ma takiej najmniejszej opcji, a jednak pokonany, rozłożony na łopatki. No, na łopatki po prostu rozłożyliśmy tego Gałgana. Łopanie, ale to była emocjonująca walka, która wydawało się, że nigdy się nie zakończy. Dobra, ten już nie damy rady, bo to jest już chyba wyższej, ten jest już wyższej szkoły jazdy. Widzimy zresztą, jakie obrażenia mu zadajemy. Uświęcona szkoła magii, tam chyba daleko jeszcze. Mordyscy bogowie, 13 piętro, ten chyba też był nie do pokonania aktualnie. Chociaż teraz mu ładnie zadaliśmy obrażenia. Ale chyba jest zbyt potężny. Dobra, widać, że jest zbyt potężny. Dobra, nie szkodzi, ładnie. Dwa levele zdobyliśmy. Estor rozruszony, piękna sprawa. Możemy przy okazji polepszyć naszych Gałganów, żeby nie było im przykro, że o nich nie dbamy czy coś, więc ich polepszyjmy. Co nie, troszkę sobie też dajmy w siłę, troszkę w to. Dobra, i lecimy do czego? Do lochów, ale do lochów ze skrajnie mroku. Tak, tutaj zrobiliśmy sobie kilka tych lochów, zostało, niedawno odblokowałem nowy loch, toksyczne drzewo. Wydaje mi się, że powinniśmy generalnie dać sobie z nim radę. No i tak jak widać, daliśmy sobie radę z premedytacją, piękna sprawa. Kolejna ohydny gremlin, też powinniśmy sobie z nim raczej dać radę. No i pięknie, ohydny gremlin pokonany, to jest dla zwiadowcy. Też będziemy od razu zaglądać, czy może dla zwiadowcy dostaliśmy coś tak... O kurwa! Uła, dobre, no, dobre, dobre. Dobra, masz tu zwiadowca, ciesz się, że ci daje takie fajne rzeczy. Normalnie byś takiego czegoś nie dostał, ale znaj łaskę Bladeusza. Lecimy dalej, wściekły wilk. Czy pokonamy wściekłego wilka? No, muszę przyznać, że nasz zwiadowca czasami robi robotę, a czasami ja robię robotę. I mam kolejną fajną rzecz. Tym razem jest to chyba typowo dla mnie rzecz, ale jest chyba taka sobie. Lecimy dalej. Dobra, wydaje mi się, że pokonamy to raczej. Wystarczy, że dobrze wejdą krytyki. Mamy zwiadowcę, który dużo potrafi zadać i mamy mnie, który też potrafi dużo zadać. No, jesteśmy taką... O, widzicie? Jak dobrze wejdzie, to możemy naprawdę zadać mu ogromne obrażenia i go na kwaśne jabłko zbić. O, proszę, i wbiło. I coś fajnego wyszło. Sprawdzam od razu. Mag dla Magusia. Magi. Bardzo fajna rzecz. To oczywiście wymieniamy, żeby nasz mag miał się czym pochwalić w swojej szkole magii i gastronomii, co nie? Piąty level pokonamy, to wtedy automatycznie wypadnie nam klucz z kopalni prawdopodobnie. Z nowym lochem. Bo tak około przy piątym, no tak jakoś to działa, że jak się piąty pokona, a pokonaliśmy piąty, to następny wypada właśnie w kopalni, co nie? Możemy tu jeszcze sobie troszkę powalczyć. Niedźwiedzia pokonać na raz praktycznie i może całego loch przejść, zaraz się okaże na raz. Chyba jak najbardziej. Dobra, wiecie co zrobimy? Zanim pokonamy ten loch na raz, to sobie polepszę moich Gałganów, bo znowu dwa levele plus weszły. No i tak się właśnie gra, co nie? Hardkorowo, musicie ostro uderzać. Ta gra to jest ostra rywalizacja ze światem.
Proszę, pięknie, Mac, coś fajnego dla Maga, ale w sumie to takie sobie chyba dla... Nie, bo to dla Maga jest skałkanie, zobaczmy. Dla Maga jest to co najmniej żenujące, mimo że obrażenia, kurde, dużo większe to jednak... Chociaż nie, no lepsze chyba generalnie, lepsze by było, zobaczmy. Chociaż... Bo tu jeszcze klejnot dochodzi, ale chyba lepsze, dużo większy zasięg tych obrażeń. Dobra, w sumie nie mamy parcia, żeby tego wymieniać. Tam znajdziemy coś lepsze, jeszcze lepszego, to wtedy wymienimy. Takie pseudo lepsze... Nie, to. To ja wiem, że pokonamy, ale lecimy tutaj, bo tu jest więcej expa. To też mi daje mi się, że pokonamy, spokojnie, rosiczkę bagienną. No i pięknie, pokonaliśmy rosiczkę bagienną. Proszę, piękne buty. Dlaczego to są buty? Nie wiadomo, na pewno nie dla mnie. A, dla Maga jednak, dobra, ale żenujące buty są ogólnie. Zaraz będziemy mieli pełny ekwipunek, więc też zaraz się zakończy nasza przygoda. O, proszę, tego też widać, że pokonamy, praktycznie go zaraz zbiliśmy. Musi po prostu dobrze wpaść, obrażenia muszą. I myk, zniszczony, cały lok został ukończony. Kolejna rzecz, która wydaje się dobra, ale nie jest. Dobra, i kolejny Gaugan. O, finalny boss jest wyzwaniem, chociaż też jest chyba do pokonania. Tak mi się wydaje, ten finalny boss, żeby zrobić właśnie ten loch, jest do pokonania. Mimo że musi dobrze wejść, muszą dobrze obrażenia wejść. Generalnie jest już, stanowi pewnego rodzaju wyzwanie. O i proszę, pokonaliśmy go. Cały loch zrobiliśmy na raz praktycznie. Mamy zawalony ekwipunek równocześnie. Wow. No i co? I teraz, żeby w sumie lawy odblokować, to trzeba byłoby pójść do twierdzy i to poprzemijać. 37 za przeminięcie, trochę sporo, gdzie nie mamy nawet gwarancji, że to wypadnie faktycznie na klucz, dlatego nie będziemy tego przemijać. Po prostu świecie, dzisiaj już zakończymy odcinek, ja sobie już to odblokuję następnym sam i sam sobie poprzychodzę. Tak samo o Tornado też sobie poprzychodzę, kiedy będę miał trochę więcej miejsca w ekwipunku, bo tej chwili jest zawalone i trochę, no i sami rozumiecie, trochę żal byłoby. A w sumie to jest dobre do demontażu, bo dużo się z tego dostanie po prostu kryształków. Więc, o proszę, tu mieliśmy w ogóle jeszcze kryształ dla naszego łucznika, który nie wykorzystaliśmy. Ale w sumie chyba nigdzie on nie był nawet do wykorzystania, z tego co widzę. No, jest słabiutko. Mamy chyba też jedną rzecz, która nie jest w ogóle z toalety. Artefakt, o jest, to możemy wrzucić do kibelka. Tak sobie myślę. No, myślę, że możemy to wrzucić do kibelka, więc wrzućmy to do kibelka. No i coś tam dostaliśmy, dodatkowe punkty. Dobra, gałganki, tym akcentem będziemy kończyć w każdym razie, ale to jest kibelków. I jak to się mówi, Shakes the Fidget, jeszcze raz gratuluję zwycięzcy, który mam nadzieję, że już napisał do mnie maila. I tam wysłał jakieś screeny, żeby udowodnić, że to on. I podał adres i dostanie fajną księgę. Dobra, a teraz się z wami żegnam, trzymajcie się i do następnego odcinka z Shakes the Fidget, piąteczka.